Nie jesteście w ciele, lecz w duchu. List do Rzymian, 8 rozdział, 9 werset. Jedność wierzącego z Chrystusem. Wierzący nie jest w ciele, lecz w duchu. Jest w Chrystusie, stojąc w śmierci Chrystusa. Umarł jego stary Adam. Został dany mu wzrost, rozwój i siedzi teraz w miejscach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Został zrodzony z ducha i został nim napełniony. Został wyprowadzony ze starego, a wprowadzony do nowego. Pismo mówi o nas, że jesteśmy obdarzeni w umiłowanym. Mamy pełnię w nim. Jesteśmy zachowani dla Chrystusa Jezusa. Jesteśmy uświęceni w Chrystusie Jezusie. Jesteśmy nowym stworzeniem w nim, w Chrystusie, który jest głową. Jesteśmy zawsze przed Bogiem w Chrystusie, w pełni Jego akceptacji i bliskości. Kochani przez Ojca taką miłością, jaką ukochał swojego Syna, to jest miejsce, do którego przyprowadziło nas odkupienie, w którym postawiła nas Boża doskonała miłość. Po to, abyśmy mogli mieć odwagę w dniu sądu, ponieważ jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Tak komunikuje nam pierwszy list Jana, 4 rozdział, 17 werset. Umarliśmy grzechowi, umarliśmy z Chrystusem i jednocześnie jesteśmy żywi dla Boga w Chrystusie, otrzymawszy odpuszczenie grzechów. Tak, otrzymawszy pełne odpuszczenie grzechów, jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem przez Ducha Świętego, złączeni z Panem. Jesteśmy z Nim jednym duchem, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 17 werset. Taki jest właśnie człowiek w Chrystusie. Byliśmy kiedyś tam w ciele, ale umarliśmy z Chrystusem i z Chrystusem, z Nim też zostaliśmy wzbudzeni. Mamy życie wieczne w Nim, w Chrystusie. Jesteśmy z Nim, z Chrystusem, zjednoczeni przez Ducha Świętego. O, jakże wspaniałe głębokości i wysokości Jego cudownej łaski. Te głębokości obejmujące nas w naszym grzechu, winie i narażonych na gniew Boży i te wysokości, które przyprowadzają nas do Boga w Chrystusie dla wiecznych błogosławieństw. Ci, którzy nie przyjęli tej prawdy, być może będą starali się sami zapracować na bliskość Boga, a w ten sposób zawsze będą zniechęceni. A wystarczy przecież z prostą wiarą przyjąć bliskość i akceptację w Chrystusie, jaką Jego łaska sama nam podarowała. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Tak, przestań wierzyć w siebie. Zacznij wierzyć w Jezusa Chrystusa Pana. Niech Bóg ci błogosławi. Nie jesteście w ciele, lecz w duchu. List do Rzymian 8:9. To jest obietnica dana tym, którzy uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi.